Lubisz hollywoodzkie filmy? Masz swoich ulubionych bohaterów? Chcesz zostać reżyserem i stanąć u boku najlepszych? Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś pozytywnie, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Zastanów się, jakie są Twoje ulubione filmy, do której historii chciałbyś dodać coś od siebie i dlaczego? Połącz ulubione wątki w całość i zobacz, co z tego wyjdzie, tak jak w produkcji Crossover. Dawaj ten port! Zaha! Szybciej! Dawaj tą kosę tutaj! Wszystko ci tak staje do połowy? Ty będziesz dla niego? Do blachy tak gadasz? Myślisz, że co, że ty swój kolega? Wypiły dolać. Ty, blacha, patrz! Terrorysta z Harry Pottera! Patykiem nam grozi cel! Co jest, kurwa? Blacha! Weź, kurde, weź ten nóż na Ameryce, i dawaj! Na twoim miejscu bym tego nie robił. Krótka scena pokazuje wariację na temat wymienionych dzieł. Tajemniczy okularnik obdarza głównych bohaterów wymarzonymi mocami, tworząc tym samym cienia. Wariacje na temat tych panów z obrazka, a także alter ego bohaterów, ich personifikacji i ich najgłębszych lęków. Postaci przeżywają przygody nawiązujące do kultowych filmów. Pojawia się wątek miłosny. O Boże! I oczywiście walki na miecze świetlne. What a story, Mark. Jakiż on piękny. Błąd. Wyobraźnia to dobra rzecz, ale miesz siły na zamiary. Dzięki tutorialom i gotowym efektom specjalnym nie nakręcisz nowego awatara. Teraz zobaczysz scenę z filmu z wielomilionowym budżetem. Fajny wybuch, nie? Teraz wersja bez budżetu. Serio? Nie! Troszkę słabo, prawda? Tak troszkę 5 na 10. Jak nie mniej. Niestety nasza praca może spotkać się z niezrozumieniem ze strony widowni. Nie warto się jednak przejmować. Oto sceny z debiutanckiego filmu Petera Jacksona. Tak, tego Petera Jacksona. Tego samego reżysera, którego trylogia Władcy Pierścieni przyniosła mu Oscary. Konkretnie 17 Oscarów. Baw się pracą nad filmem i rób to z odpowiednimi ludźmi. Jeżeli nie czujesz przyjemności z tego, co robisz, zmień hobby. Nie każdy będzie biegał z tobą po lesie, bawiąc się w Harry'ego Pottera. Doceń to. Pamiętaj, jeżeli twojemu filmowi będzie blisko do serialowego Wiedźmina, to i tak zrobiłeś dobrą robotę. Zachowaj umiar i pamiętaj, że ostatecznie liczy się tylko jedno. Dziękuję.